Dzień dobry Państwu, Aneta Gawrońska Rzeczpospolita Nieruchomości. Mam przyjemność poprowadzić ostatni panel dziś, ale bardzo interesujący temat jest gorący. Rynek najmu instytucjonalnego, czyli głośny ostatnio PRS. Moimi państwa gośćmi są pani Anna Łagowska-Cioch, szefowa działu najmu w spółce Kawatina. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Jarosław Bator, członek Zarządu Spółki Razji for Rent. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Krystyna Wąchała Malik, członek zarządu spółki PFR Nieruchomości. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Sebastian Juszczak, prawnik Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dzień dobry. Grono jest zacne, świetni eksperci. Zaczynamy. Pandemia przyspieszyła paradoksalnie rynek najmu instytucjonalnego. Skąd to przyspieszenie? Dlaczego akurat w tym bardzo trudnym czasie zaczęły do nas wchodzić wielkie fundusze? kupując całe budynki na wynajem. To pytanie najpierw skieruję do pana Jarosława. Wy zaczynaliście jeszcze przed pandemią platforma Resi4Rent to jest największy właściciel prywatny mieszkań na wynajem. Zaczynaliście przed pandemią, ale pandemia was zastała. Kiedy oddawaliście mieszkania. Pierwsze pytanie, skąd to przyspieszenie ogólnie rynku w czasie pandemii i czy bardzo pandemia namieszała na tym rynku? Czy wam popsuła szyki? Rezy forend rzeczywiście zaczęło myśleć, o, o, znaczy o powstaniu, tak? Czyli inwestorzy, którzy zainwestowali w rezji forend, zaczęli myśleć o tym biznesie już w 2017 roku. W 2018 powstała spółka i tak naprawdę, kiedy przyszła pandemia, czyli w 2020, ten te jeden budynek już był oddany do użytku, a następne były właśnie oddawane do użytku. Więc ja bym tego specjalnie nie łączył, w sensie takim, że pandemia w jakiś sposób przyspieszyła rozwój tego sektora. Mówię o przyspieszeniu, bo w tym czasie właśnie byliśmy świadkami wielkich albo dużych transakcji na tym rynku. Tak, to, to bardziej wydaje mi się, że miało, ma, ma związek z, z tym, że no w tym czasie pojawiło się dużo pieniądza na rynku generalnie globalnym i trzeba było gdzieś ten pieniądz zainwestować. I to, to jest jeden z takich sektorów, który wydaje się atrakcyjny. Więc to może sprawia, że, że przyspiesza. Ale jeżeli chodzi o sam rozwój sektora, to wydaje mi się, że też Polska jako rynek dojrzała do, do wejścia takich funduszy i do wejścia w ten sektor mieszkań na wynajem. On był. Do tej pory w ogóle pomijany, co jest dość ciekawe w sumie. Ja bym zadał to pytanie odwrotnie. Dlaczego do tej pory w ogóle się nie rozwijał ten rynek? Nie wiem. No tak, w ogóle to nie, no. bo jesteśmy benchmarkiem, więc się rozwijał. Muszę no, to zaprzeczyć. Tak. I tutaj, no, no tak, rozwijał się, ale, te, no, no, ale nie, nie w tej y, prywatnej, że tak powiem, sferze inwestycyjnej. Tutaj raczej inwestorzy ciągle wchodzili w te y, klasyczne asety, czyli w handel, Powierzchnie biurowe, magazyny oczywiście, ale mieszkania na wynajem może dlatego, że to jest trudniejszy rynek, bo jest to de facto no, praca z indywidualnym klientem na końcu, czyli z tym najemcą mieszkania, a w tych innych sektorach komercyjnych, jednak to jest tak zwane B2B i, i może łatwiej, ale generalnie no, no, rozwinęło się i całe szczęście. Ja tutaj bym chciała jeszcze dodać, że bardzo pandemia dobrze. pokazała, że tak na dobrą sprawę to właśnie rynek najmu wyszedł z tego obronną ręką. Bo jeżeli sobie porównamy. Ale początki pandemii były dla rynku bardzo trudne. Ale to dla każdego. Ale szybko, szybko życie zweryfikowało, że jednak ten rynek najmu się dosyć szybko odbudował i ustrukturyzował, natomiast no nie możemy tego samego powiedzieć nawet do tej pory o, o rynku biurowym, hotelowym czy też retailowym. Więc stąd chyba tutaj też odpowiedź na Pani pytanie, dlaczego fundusze tak chętnie wchodzą na rynek polski i skąd to zainteresowanie, bo właśnie pandemia pokazała, że jednak ten rynek najmu jest jednym z bardziej stabilnych rynków. Pani prezes Krystyna Wąchała Jak to wygląda z pani perspektywy? To znaczy tak, z mojej perspektywy, zainteresowania fundusz jest tak duże, dlatego że. Ceny nieruchomości w Polsce bardzo rosną. To jest jakby pierwszy powód. Więc inwestycja długoterminowa we wzrost wartości tych nieruchomości, które fundusze kupują, no jest racjonalna przede wszystkim i w długiej perspektywie przyniesie wzrosty. Bo fundusze, jak wiemy, są rozliczane nie z przepływów tzw. zwanych cash flow, tylko ze wzrostu wartości nieruchomości przede wszystkim. I to jest bardzo trafiona inwestycja. Zwłaszcza, że większość funduszy granicznych, czy też polskich funduszy, zainteresowana jest dużymi miastami, więc te duże miasta i ceny nieruchomości w dużych miastach będą, będą miały tendencję wzrostową. Jeśli chodzi o rynek najmu, to ja trochę muszę powiedzieć, że nas pandemia nie dotknęła, ponieważ u nas najem nie spadł. Byliśmy na bardzo stabilnym poziomie, między 95 a 97% jeśli chodzi o fundusz mieszkań na wynajem i 100% jeśli chodzi o Fundusz Mieszkań dla Rozwoju, więc my jesteśmy zaprzeczeniem tego, że trudny był, trudny był okres pandemii dla, dla rynku najmu. Może dlatego, że jesteśmy dłużej niż wszystkie inne fundusze na rynku i mamy te umowy trochę bardziej długoterminowe, czyli 24 miesiące, 36 miesięcy, czy nawet 26 lat. Więc to wszystko zależy od tego, jak skonstruowany jest też produkt. To jeżeli mogę uzupełnić, to rzeczywiście no, my też, my w pandemii otworzyliśmy nowe, nowe e, obiekty czy inwestycje dla naszych najemców. E, we Wrocławiu, zaraz przed e, pandemią, w Łodzi, praktycznie jak się zaczynała pandemia. I i później w następnych miastach i każdy z tych, yy, z każda z tych inwestycji wynajmowała się nam krócej. Ten pierwszy wynajem, wiadomo otwieramy puste, jeszcze czysta mieszkań, trzeba je wynająć. Yy, wynajmowała nam się o, o połowę krócej niż zakładaliśmy przed pandemią w naszych biznesplanach. Więc nas też w tym sensie nie dotknął yy, jakiś pandemiczny kryzys, bo się to bardzo szybko wynajmowało. Poza tym jeszcze dodam, że to był okres pandemii, kiedy wzrastały bardzo znacząco ceny metra kwadratowego mieszkań, prawda? Pamiętajmy. Więc uatrakcyjniało to właśnie najem, bo ceny wynajmu nie rosły tak szybko jak ceny metra zakupu. kwadratowego. Natomiast dlaczego ten rynek jest również atrakcyjny? Bo patrząc na wzrost cen właśnie metra kwadratowego mieszkań, fundusze zdają sobie sprawę, że bardzo dużej części społeczeństwa nie będzie stać na zakup w tej perspektywie. Tak? Ponieważ jeśli mamy perspektywę, że niedługo w Warszawie będzie cena metra kwadratowego wynosiła 20 tysięcy. Jesteśmy albo bardzo blisko. Jesteśmy bardzo blisko, a nawet przekroczy tą cenę. No to zadajemy pytanie, kogo tak naprawdę będzie stać na to własne mieszkanie, kiedy mamy tendencję inflacyjną i będą rosły znacząco stopy procentowe. Więc to też jakby pokazuje, że fundusze bardzo dobrze e, e, przeprowadzają analizy ekonomiczne. Panie Sebastianie, skoro najem staje się coraz bardziej atrakcyjny, to czy będzie tak, że deweloperzy przestawią się na produkcję mieszkań na wynajem? Bo mówimy sobie, że te ceny zakupu są coraz wyższe. Wiele osób nie jest w stanie sobie pozwolić na zakup. Czy deweloper tak sobie pomyśli, no to będę budował mieszkania na wynajem, bloki na wynajem. Przestawimy się z produkcją, przystawią się deweloperzy? Na pewno nadal podstawowym klientem deweloperów będzie klient indywidualny, czy to w celu zapewnienia własnych potrzeb mieszkaniowych, czy też in, pewien inwestor indywidualny, który będzie chciał we własnym zakresie wynająć mieszkanie. Natomiast możliwość sprzedaży mieszkań, do funduszu, jakby umożliwia pewną dywersyfikację działalności dewelopera. Umożliwia to przede wszystkim. Uzyskanie środków w formule forward funding, które później deweloper może na przykład dzięki tym środkom, a to zakupić jakiś grunt, o ile jest dostępny, bo z tym jest bardzo duży problem, ale też rozpocząć nowy etap inwestycji. Dzięki temu część z takiej inwestycji albo jedna inwestycja jest przeznaczona na wynajem, natomiast deweloper może szybciej rozpocząć kolejny etap inwestycji, na przykład już przeznaczony dla zwykłej sprzedaży do klientów indywidualnych. Tak więc nadal podstawowym, właśnie, klientem dewelopera będzie właśnie klient indywidualny. Natomiast tutaj mamy umożliwienie pewnej dywersyfikacji działalności. Ja bym jeszcze dodał, tak, na, na zdrowy rozum. Ja reprezentuję Echo, które zarówno no, no, produkuje czy też wytwarza mieszkania na sprzedaż, jak i jesteśmy częścią Echo i mamy ten portfel inwestycji na wynajem. My dla dewelopera, fundusz, który kupuje cały budynek, to jest hurt. Tak? Kowalski to jest detal. W detalu zawsze są wyższe marże. Dziękuję. To wszystko będzie zależało od tego, jaka jest potrzeba, prawda? Czyli deweloperowi nie jest wszystko jedno, komu sprzedaje. No, deweloper, jak każdy rozsądny biznesmen, będzie sprzedawał tam, gdzie więcej zarobi. I na razie jest tak. Oczywiście, jeżeli się zmieni rynek, zmieni się popyt, to znaczy będzie mniejsza presja popytowa od osób indywidualnych, no to wtedy może więcej będzie budował mieszkań dla funduszy na wynajem. I daje mu to, tak jak tu pan mówił, pewną taką elastyczność. Tak? Też tylko pamiętajmy o pewnych jakby społecznych uwarunkowaniach, że jednak my Polacy jesteśmy przyzwyczajeni do własności. Więc tak czy siak pewna jakby bazą Jednak nawet taką naszą społeczną porównanie do państw zachodnich jest to, żeby chęć posiadania mieszkania na własność. Oczywiście teraz, zwłaszcza wśród młodszych ludzi, ta chęć do posiadania i wzięcia kredytu hipotecznego się przesuwa w czasie, że przez pewien lat chcielibyśmy wynajmować mieszkanie, a najlepiej byłoby w tym mieć pewną stabilność, pewność zamieszkania. I taką właśnie funkcję też pełnią fundusze. Zagospodarują właśnie ten okres w życiu, kiedy ktoś nie chce albo nie może się wiązać z kredytem, a nadal chciałby mieszkać w centrach miast, bo generalnie ludzie przed 30 wolą mieszkać w centrach miast, później jest taki chwila, że ach, chciałby się zamieszkać może gdzieś dalej, ale później znów chcą wrócić. I właśnie e, dzięki temu nadal mogą tę swoją podstawową funkcję życiową, czyli zamieszkanie, ale w fajnym ośrodku, gdzie właśnie w centrach miast, czy po prostu dobrej lo lokalizacji e, realizować. Mm, dziękuję. Słychać głosy coraz bardziej wyraźne, że fundusze, które hurtowo skupują mieszkania, zabierają je zwykłym kowalskim tym, którzy by chcieli te mieszkania na własność kupić. Deweloperzy czy firmy budowlane no, budują tyle, ile budować mogą. Deweloperzy dostają zadyszki. Czy to jest. Mm, Zasadne oskarżanie funduszy, że mówiąc brzydko, kolokwialnie, że sprzątną sprzed nosa mieszkanie Kowalskiemu. Pani yy, Anna. Tak, to ja się wypowiem. Bardzo Absolutnie proszę. nie. Ja się lubię posiłkować danymi, więc takie też tutaj przykłady. o nie. Od, dwa, od 2015 roku, czyli od momentu, kiedy tak na dobrą sprawę zaczęła się przygoda z PRS-ami w Polsce, zostało wybudowanych około 420 tysięcy lokali w sześciu największych miastach w Polsce. Z czego 1 200 tysięcy to są lokale nabyte przez prywatnych inwestorów. Na dzień dzisiejszy. Aktywnie funkcjonujących lokali w formie PRS-owych jest nieco ponad 7 tysięcy. Więc tutaj. No, trochę nie już ma... więcej, bo same 7 tysięcy prawie ma PFR nieruchomości. Bo więc... ja, ja rozróżniam. Prywatne, dwa, prywatne dwa, Tak, tak, tak. I tymi danymi się tutaj posługuję. Biorąc pod uwagę resztę, jest oczywiście więcej. Mamy też e, przewidziane w najbliższym czasie około 20 tysięcy, bo tyle jest w budowie. Natomiast wciąż jest to, jak gdyby. Kropla, kropla w morzu, więc tutaj absolutnie niezasadne jest to, że jest to w jakiś sposób zagrożenie. I da się zaspokoić apetyty tych, którzy kupują na własność i tych, którzy budują na wynajem. To znaczy, tak naprawdę większość funduszy, która wchodzi, al, al, to znaczy my, jako Foren, nie kupujemy żadnego mieszkania, które pojawiłoby się dla Kowalskiego na rynku. My budujemy własną e, bazę mieszkań, budujemy te mieszkania de facto od od podstaw i no to, to nie, nie jest ma konkurencja. ma konkurencji. To nie jest konkurencja. Zresztą, znowu, no mówię, no deweloper jest rozsądnie działającym deweloperem. Jeżeli jakaś działka jest atrakcyjna dla e, mieszkań, u nas to się nazywa Resi for Sale, czyli mieszkań na sprzedaż, to my jako Resi for Rent jej nie będziemy nigdy oglądać, bo bardziej opłaca się jednak, żeby tam wybudować mieszkania na sprzedaż i po prostu je zaoferować ludziom, którzy je kupią. Ja zgadzam, ja zgadzam się tutaj z Jarkiem, dlatego że my też większą część portfela budujemy od podstaw, tak? Natomiast rzeczywiście zdarzają się incydentalne przypadki, kiedy kupujemy to od deweloperów, ale to, to wynika z różnych, z różnych aspektów, tak? I myślę, że nie mamy nigdy tak, że całe osiedle nam sprzedaje deweloper, tylko jego część, więc, więc nie zabieramy takiemu podstawowemu Kowalskiemu absolutnie mieszkania. Problemem jest to, że popyt przewyższający. Znacząco podaż, już dzisiaj to padło wielokrotnie. Tak. I to jest generalnie problem właśnie z dostępnością gruntów, bo myślę, że deweloperzy byliby w stanie budować szybciej, więcej. Nie mają na czym. Nie mają gdzie, tak. Co więcej, przy tym, o czym rozmawialiśmy, że będzie w przyszłości także jednak czynsz, że zamieszkanie będzie nas kosztował mniej niż rata kredytowa. My zwrócimy trochę centra miast dla ludzi, których niekoniecznie stać na to kupowanie mieszkań, bo oni wtedy na, na podstawie umowy najmu ciągle będą mogli mieszkać w tym centrum miasta, w tym miejscu, w którym chcą mieszkać, a niekoniecznie wyprowadzać się na obrzeża, gdzie jest taniej. Tak? Dokładnie tak musimy właśnie wziąć pod uwagę to co powiedział Jarek, że za kilka lat nawet jeżeli ta podaż będzie większa, no to pytanie czy kogokolwiek będzie stać na to, żeby zakupić takie mieszkanie. No i tu wracamy do pytania czy deweloper będzie budował mieszkania do zakupu, na sprzedaż, skoro nie będzie komu kupować. To już o tym powiedzieliśmy pan Sebastian. To może nawet nie tyle, że nie będzie komu kupować, to może nie będzie gdzie je budować, jeżeli nadal będą takie problemy właśnie z dostępnością gruntu, bo to wydaje mi się, że to jest właśnie podstawem problemem, co już się przewijało. Właśnie ta dostępność gruntowa, ponieważ i uwzględniając klientów indywidualnych, i instytucjonalnych, jest komu, komu, komu budować. Problem jest właśnie dostępność działek, zwłaszcza zlokalizowanych, w centrach miast, nie na obrzeżach, które są często zablokowane przez pewne rozwiązania prawne, takie jak kwestie z zabudową śródmiejską, czy, czy na przykład z ustawą mieszkaniową, która no, nie do końca też działa tak jak się zapowiadano. Oczywiście to też nie jest e, tak jako że ta ustawa była nazywana Lex Developer, że te wnioski idą tu mnie tylko wręcz no, jest przeciwnie, że ta ustawa też w żaden sposób nie uwolniła niezależnie od krytyki tej ustawy gruntów. A jaki będzie popyt na najem, będzie rósł na najem instytucjonalny, pani Anno? Moim zdaniem w 100% tak. Właśnie przez to, że ceny mieszkań będą e, wzrastać, e, młodzi ludzie cały czas będą chcieli mieszkać, jednak w tych centralnych e, ośrodkach. I to wynajmowane, wynajmowane w centrum mieszkanie będzie tańsze niż e, mieszkanie które bym sobie chciała kupić w centrum. Patrząc na rosnące stopy procentowe, procentowe, jak najbardziej tak. Oprócz tego jeszcze musimy spojrzeć właśnie na te aspekty jak e, rosnące stawki czynszu, rosnące opłaty za prąd. E, Ale w wynajmowanym mieszkaniu prąd też drożeje. Tak, natomiast e, takie duże podmioty jak e, właśnie fundusze jest są w stanie to wynegocjować lepsze stawki dla swoich a najemców. Natomiast wracając jeszcze do chęci zakupu własnego mieszkania, no to kupić to jedno, ale jeszcze wykończyć to, to drugie. Więc tutaj musimy patrzeć na to, jak duże zasoby finansowe. Przykładowy Kowalski będzie musiał posiadać praktycznie w gotówce, żeby móc sobie pozwolić na zakup mieszkania na własność. Czyli chcesz mieszkać w trudmieściu, to je wynajmij od funduszu. Ale to ja mam w drugą stronę pytanie, bo ja trochę właśnie. No dlaczego? Bo, bo, bo my ciągle mówimy o tym, czy. Bo popyt na mieszkanie na wynajem jest duży rzeczywiście teraz. I teraz, w czym posiadanie, własność mieszkania jest lepsza od najmu? Ja się nad tym zastanawiałem i co, dlaczego akurat tak u nas się często yy, no, w jakiś sposób yy, docenia, że jest się właścicielem własnego mieszkania, ale większość z nas nie jest właścicielem własnego samochodu i nikomu to nie przeszkadza, że on jest w leasingu, a większość jednak jest i najlepiej jak jest w leasingu albo służbowy, bo to najmniej wiadomo najlepszy. <śled> I to nam nie przeszkadza. Nie przeszkadza nam to, że nasz telefon jest służbowy i nawet lepiej, że nie musimy go kupować. Tak? I większość rzeczy, które używamy nie jest nasza, co nam zupełnie nie przeszkadza, a mieszkanie musi być nasze. A ja Ci powiem dlaczego, ponieważ bardzo często rozmawiam, ponieważ nasi klienci to są nie naj, naj, najbogatsi ludzie w Polsce, tylko bardzo często osoby, których nie stać na kredyt. To są ludzie, którzy martwią się, co będzie na emeryturze, tak? Woleliby mieć własność, ponieważ na emeryturze będą płacić tylko czynsz, tak? Bo te emerytury w Polsce wiecie, będą malały, bardzo znacząco będą malały. Wiemy, że my dostaniemy już jedną trzecią mniej niż obecni emeryci. Tak? Więc pytanie, kogo będzie stać wtedy ten no, na najem? Więc jakby cała transformacja i ta obawa ludzi, to przywiązanie do własności wiąże się z historią, historią tego, że ludzie zawsze mieli własność. Emerytury są jednak małe i zawsze mogli się utrzymać w tym jakimś małym M, w tym domku, prawda, na te swoje wydatki. Nie musieli już spłacać tego kredytu z reguły, prawda. Mieli tą własność. Gdyby ten trend odwrócić, to myślę, że jeszcze szybciej nastąpiłaby transformacja społeczna w kierunku właśnie sharingu tak, mieszkań. Natomiast nadal w głowach ludzi jest to, że kiedyś będą mieli tą emeryturę i nie ma jeszcze tej mody na oszczędzanie, tak? I od Odkładanie tego kapitału, żeby, żeby sobie to niestety... Bo nas nie stać na to po prostu, żeby oszczędzać, tak? W dużej mierze ludzie zarabiają naprawdę tyle, żeby starczyło im tak na, naprawdę na bieżące życie. Więc ta obawa, ten strach z własnego emcie nie wyrzucą. Jak nie zapłacisz czynszu za najem, no... Może być różnie, ustawa jest nieubłagana, prawda? Więc ja myślę, znajdę że... walizkę na wycieraczce. Więc ja myślę, że to jest główną przyczyną. Natomiast jeśli chodzi o to, dlaczego młodzi ludzie chcą, e, e, chcą wynajmować, używać to mieszkanie po prostu, dlatego że tak, raz mają problem z głowy z wykończeniem, tak jak tu koleżanka powiedziała. Dwa e, mają wykończone mieszkanie w standardzie, który sobie wybrali. E, mają 24-godzinny serwis. Zepsuje się, dzwonię, kapie, dzwonię. Mamy problem z dostępnością też fachowców przecież na rynku. To nie jest tak, że ja sobie zaplanuję, że mi się coś zepsuło i dzwonię do hydraulika i on zaraz przyjedzie. No to już jest przeszłość, tak? Bardzo często mamy z tym problem. Fundusze muszą zapewnić takie ja osoby. Ja do co od pół roku zapraszam proszę pana. Bardzo. I muszę go naprawdę <laughs> bardzo i chyba się udało go zaprosić na jutro, ale nie jestem pewien. Poza tym fundusze idą też z duchem czasu. Te mieszkania są coraz bardziej nowoczesne, używamy nowoczesnych aplikacji. Prezentacja jest multimedialna. Jest wiele tak zwanych aplikacji, gdzie ci młodzi ludzie są do tego przyzwyczajeni, tak? Reklamacja proszę bardzo w aplikacji. Zamówienie proszę bardzo w aplikacji. Zgłoszenie usterki, proszę bardzo, w aplikacji. I to też jakby zmienia taką mentalność. Przy, Czyli w... to mieszkanie jako usługa. Tak, to jest mieszkanie jako usługa. I to jest bardzo wygodna usługa. Ja jeszcze tylko ciekawostkę już kilka razy mówiłam. My mamy ludzi, którzy od nas wynajmują, którzy sprzedali własne mieszkania i przeprowadzili się do wynajmowanego mieszkania z uwagi właśnie na serwis, z uwagi na bardzo dobrą jakość naszych mieszkań, na to, że jest im wygodnie. Z reguły jesteśmy przy dobrym ciągu komunikacji. Komunikacyjnym I bardzo dobry jest dojazd. Więc naprawdę wydaje mi się, że, że to wszystko zależy od potrzeby. Będą chętni na zakup i będą chętni na najem. Wszystko zmieści się na rynku. A czy PRS-y wygenerują tak duży popyt, że może on wpłynąć na ceny mieszkań? Jednym słowem, czy podbiją jeszcze ceny mieszkań? Takie obawy też się pojawiają. Że popyt na najem będzie tak ogromny, fundusze będą skupowały hurtowo, że deweloperzy będą podnosić ceny. Zn nie wiem, Proszę bardzo. Znaczy, To jeszcze raz podkreślę. To nie jest kwestia tego, czy będą skupowały fundusze, tylko dostępność działek jest tak niska, że ceny i tak będą szły w górę. Bo popatrzmy, jak rosną ceny materiałów. Przy presji inflacyjnej będzie presja płacowa, będą rosły jeszcze bardziej. Jeśli chodzi o podatki, które będą wprowadzane, albo y, przy inflacji, polski ład, tak, który wejdzie. Przecież te wszystkie rzeczy spowodują wzrost cen też, tak? Więc y, będziemy mieli y, czy chcemy, czy będą w fundusze, czy ich nie będzie i tak wzrost cen mieszkań? Nie ma takiej możliwości, żeby te ceny nie rosły. Poza tym jakby te, ten rynek PRS-ów jest malutki w ogóle nie ma żadnego w tej chwili wpływu. No startujemy to z bardzo niskiego poziomu. E, 30 chyba 3 udziału jest, tak? Tak. tak 0,33%, czyli mniej tak. niż 1%. A, a, a na co wpływa teraz? Dlaczego na przykład oszalały ceny stali? Tak? Bo, bo, bo w Chinach jest duży popyt, czy był Duży popyt na stal. To, to są globalne trendy, które mają ogromny wpływ na nas i nasz koszty budowy tu, co koszty budowy, no to też e, ceny, oczywiście. I to w ogóle nie ma związku z PRS-em. To znaczy, Pan wszelkie mówienie, wiązanie tego dopiero wykluwającego się z pączka takiego malutkiego kwiatka. Ale niektórzy już powiązali. Wiązanie go ze wszelkim złem, jaki się dzieje na, na, na rynku mieszkaniowym jest totalną Bzdurą, przepraszam, za Tak, a poza tymi globalnymi trendami, no to mamy też pewne y, lokalne uwarunkowania, czy też y, na przykład prawne. Y, my, jako polski język firm deweloperskich od wielu lat prowadzimy tak zwany ranking miast, gdzie jakby badamy, w jakim terminie miasta wydają decyzję, czy to decyzja o warunkach zabudowy, czy decyzja o pozwoleniu na budowę. I niestety rok do roku te wszystkie ten cały czas się przedłuża. Czyli y, mamy coraz dłuższy czas realizacji y, inwestycji. co się oczywiście odbija w kosztach. Coraz dłużej trwa wpis do księgi wieczystej. W Gdańsku chyba bodajże w 2014 roku ten termin średnio wynosił pół miesiąca. Obecnie jest to 10 miesięcy albo już nawet ponad rok. To wszystko znajduje oczywiście też odzwierciedlenie dla, dla nabywców tych mieszkań, które muszą płacić wyższe ubezpieczenia pomostowe. To ma też oczywiście odzwierciedlenie na, na rynku wtórnym, więc to nie jest też tylko kwestia właśnie, że mamy tutaj takiego złego, który sprawia, że mieszkanie nam drożeją, tylko mamy tutaj masę pewnych... Winny zawsze opieksymi. się musi znaleźć. A to już inna kwestia. Oczywiście zawsze wygodnie jest pokazać kogoś palce, bo on jest winny jego ukamieniować. Natomiast, no, rzeczywistość jest taka, że tych czynników, które wpływają, jest mnóstwo i mają właśnie i tak charakter globalny i lokalny, pewien i niezależny, no i też również zależny od polityki miast czy rządzących. A dlaczego wynająć mieszkanie od funduszu? Tu już powiedzieliśmy o tym sporo, ale nie od zwykłego Kowalskiego. Ta oferta najmu prywatnego też jest bardzo duża i coraz bardziej nowoczesna. Już Kowalski nie zaoferuje, znaczy zaoferuje, ale nie znajdzie lokatora e, mieszkania z, ze starym dywanem, no bo wtedy tylko niska cena przyciągnie lokatora, ale... To pewnie też nie takiego, którego byśmy chcieli mieć pani prezes. Dlaczego najem instytucjonalny jest bardziej opłacalny? No, bo jest bardziej komfortowy. To jest najem, który jest profesjonalny i regulowany ustawowo przede wszystkim. Tak? Od takiego Kowalskiego, jak wynajmujemy mieszkanie, to z reguły tak, babcinnych mebli wyrzucić nie można, do obrazu jestem przywiązany też nie dotykać. Kowalski wchodzi do naszego mieszkania wynajętego, kiedy chce i sprawdza, co robimy. No, fundusz się innymi prawami, tak? Ustawa gwarantuje również inflacyjny wzrost cen. Nie można tego Kowalskiego, jak spełnia warunki ustawowe, wyrzucić, jeśli płaci regularnie i przestrzega regulaminu. Nie można mu podnieść czynszu, tylko inflatować przez okres najmu. To jest bardzo bezpieczny najem, który można traktować praktycznie jak własność, bo ten Kowalski, który wynajmuje od instytucji, może robić z tym mieszkaniem dokładnie wszystko, na co Pozwala mu regulamin, czyli może się pomalować ściany, może powiesić obrazy, może wnieść meble, może wynieść meble. E, więc e, to jest duży plus, dlatego że czują się ludzie w takim najmniej instytucjonalnym bardzo komfortowo. My dodatkowo, ponieważ my jako e, reprezentujący i zarządzający częścią funduszy e, e, BGK-u i PFR-u, e, mamy, zresztą tak jak już zawsze powtarzam, każdy z tych funduszy może korzystać z tych samych narzędzi, ale jakoś nikt nie korzysta, tylko. My, ponieważ to jest trudne i czasochłonne, mamy również y, y, ustawę o pomocy państwa w pierwszych latach najmu, czyli wtedy, kiedy podpisuje się umowę o współpracy z urzędem miasta gminy, samorządem y, lokalnym. Można mieć dopłaty tak zwane do czynszu przez 15 lat. U nas największa dopłata to jest ponad 850 zł. Czyli taki kowalski, który wynajmuje mieszkanie, może dostać się 850 co miesiąc do swojego czynszu dopłaty. Więc to też uatrakcyjnia najem instytucjonalny. Mi się wydaje, że to też jest trochę co kto lubi, nie? bo są osoby, które będą wolały wybrać sobie jakieś wyjątkowe mieszkanie od prywatnej osoby, która akurat może je wynająć. I, I będzie im to bardziej odpowiadało. No ale w większości młodych ludzi, tak jak już tu mówi, mówiłyście panie, chodzi bardziej o to, żeby, żeby mieć prostą usługę, łatwość dostępu do, do, pewnych, do pewnych usług związanych z tym najmem plus jakby przejrzyste rozliczenie. No i wtedy wybiorą najem instytucjonalny. Pani Joanna? ja tutaj chciałabym jeszcze dodać, że oprócz tych wszystkich zalet, które zostały wcześniej wymienione, no to dzięki temu, że fundusze oferują swoje mieszkania w różnych miastach, a dzisiaj wiemy, jak wygląda sytuacja głównie młodych ludzi, dzisiaj tutaj, jutro gdzie indziej, no to też osoba, która wynajmuje od nas mieszkanie, ma możliwość płynnego przejścia i zmiany lokalizacji. To jest a, a drugą kwestią to jest też zmiana metrażu. Bo ktoś, kto przez dwa lata wynajmuje mieszkanie 40-metrowe, nagle zmienia się jego sytuacja życiowa i jednak potrzebuje dodatkowego pokoju, to też nie musi się martwić, wypowiadać umowy najmu yy, i nie wiadomo co, gdzie i jak szukać, tylko jesteśmy w stanie zagwarantować mu w tej samej lokalizacji po prostu większe mieszkania. Także może z nami to zostać na lata. Operacja jest szybka i bezbolesna. Dokładnie. Czyli tak, cały elastyczność... czas wracamy do tego komfortu. Tak, elastyczność jest bardzo ważna dla ludzi, tak, bo zanim się sprzeda swoje mieszkanie, kupi następne, prawda? Zanim człowiek się przeprowadzi do pełni formalności, to jest kosztogenne, to jednak przynajmniej jest to prostsze i łatwiejsze. A potem też możemy w drugą stronę, jak już nam dzieci wyfruną z gniazda i nie potrzebujemy tak to dużego. To znowu metranu, na małe. To na wtedy mniejsze. Znowu na małe, dokładnie. To też... się mamusia wprowadza. <grymne> I też nie zapominajmy, bo rozmawialiśmy tutaj o migracji wewnętrznej, sytuacji, gdy chcemy zmienić miejsce zamieszkania, ale również o migracji zewnętrznej, sytuacji, kiedy mamy właśnie cudzoziemców, którzy albo na tym rynku najmu od właścicieli indywidualnych spotykają się w ogłoszeniu z informacją, że no, takie ogłoszenia są, że mieszkanie nie jest przeznaczone dla cudzoziemców, to nie mają problemu, żeby taką, takie mieszkanie wynająć od funduszy, no i nie mają też problemów w kwestiach komunikacyjnych, żeby się. Właśnie Właśnie no, po prostu dogadać z tym właścicielem co do tego, na ile chce wynająć, czego potrzebuje, więc tutaj też ten najem instytucjonalny stanowi dobrą ofertę dla osób specjalistów z zagranicy właśnie. A czy pandemia jeszcze dodatkowo jakoś nakręci popyt na, na wynajem? Sama znam bardzo wiele osób, które po kilka miesięcy mieszkają w różnych miastach. Dzisiaj sobie zamieszkam w górach, jutro nad morzem. Zmieniliśmy styl pracy i pewnie powrotu do czasów sprzed pandemii nie ma. Czy to dodatkowo wzmocni jeszcze ten rynek? Bo będę sobie mieszkała gdzie chcę. Znaczy, na pewno to wzmocni rynek, dlatego że patrzymy na okres pandemii. My trochę wyprzedziliśmy trendy te pandemii, pandemijne z uwagi na to, że patrzymy, że Najemcy poszukują dużo duż większych mieszkań, mieszkań, które mają przestrzeń wspólną, mieszkań, które mają balkony, są blisko położone na przykład lasów, czy mają kawałek takich placów do spotkań, mają wspólne takie przestrzenie, gdzie mogą się mieszkańcy spotkać. Więc takim dobrym przykładem, jest nasz nowy Nikiszowiec. Zapraszam Państwa, żeby zobaczyć. Nagrodzony na... Oscarem. <laughs> Jeszcze nie. Nominowany. do Nominowany, przepraszam. Miesa van hohe, tak. Ale rzeczywiście tam bardzo przyjemnie się przebywa i jak rozmawiam z, z mieszkańcami e, i, i pytam, co ich, e, co ich skłoniło, żeby, żeby wynająć tam mieszkanie, właśnie o tym mówię. O tym, że są ogromne przestrzenie, ogromne place, jest miejsce do spacerów, blisko mają place zabaw dla dzieci i, i duże te place są. I to dla nich taka przestrzeń jest, tak? Więc tak, pandemia zmieniła te przyzwyczajenia, pandemia wymusza nie tylko na nas, ale też na deweloperach, wymusza zmiany tych, tych przyzwyczajeń, tak? żeby budować w taki, a nie inny sposób. Tak? Po to, poza tym pamiętajmy, że mamy starzejące się społeczeństwo, co nie oznacza, że niepełnosprawne tylko starzejące się społeczeństwo, ale te dostępne mieszkania, mieszkania, kiedy starzejemy się, jesteśmy mniej sprawni. Dawni, prawda też są bardzo istotne. One muszą być już przystosowywane do takich osób, dlatego że my też kiedyś będziemy starsi i będzie nas coraz więcej. Wie Jarek tutaj zaprzecza, że nie. Oczywiście starość jest w głowie, ja się też zgadzam z tym. Natomiast no, pamiętajmy, że człowiek im starszy, tym trochę mniej sprawny, tak więc też o nich należy pamiętać i to jest bardzo, bardzo ważne. Poza tym mamy model. Rodziny nuklearnej. Pamiętajmy o tym, to jest taka rodzina, kiedy już nie żyje wielopokoleniowo, tylko y, albo są single, albo mamy osoby, które są starsze i zostają same, więc to musi być do, dopasowane do tych trendów zmiennie. To wszystko smutne. Żeby... Nie, to nie jest smutne, to jest super, bo jeśli masz taki budynek, gdzie masz przestrzenie wspólne, te starsze osoby mogą się ze sobą spotkać, pograć w brydża, e, mają. Przechodzimy no, do spokojny... segmentu domy dla no, seniorów. Ale to, to nie chodzi o dom dla seniorów. Panel. To, chodzi, to chodzi o PRS, ale dostosowany do wielopokoleniowego społeczeństwa, tak? Bo przecież w takim budynku, w takim osiedlu są i osoby. Bo właśnie chodzi o to, żeby miksować te, te, te społeczeństwa, nie robisz domów dla seniora. Bo przecież młoda osoba może tej osobie starszej przynieść zakupy, ta starsza osoba może tej młodszej przypilnować dzieci. To chodzi o to, żeby to wszystko miksować. To A jest niedołężna bardzo... będzie pilnować dzieci? Nie, niedołężna. Nie powiedziałam tak. Panie Sebastianie, czy deweloperzy. Budują inaczej? Czy to już widać? E, tutaj właśnie chciałem e, dopowiedzieć w kontekście pandemii, że to, co nam pokazała pandemia, to nie tylko możliwość pracy zdalnej czy hybrydowej, e, ale również e, to, co nam się pokazało po czasie, gdy byliśmy zaknięci w domach, pewna potrzeba życia w społeczności, tego kontaktu z drugim człowiekiem. I wtedy właśnie czyśmy docenić to, o czym tutaj była mowa właśnie części wspólne, żeby była możliwość zapoznania się z tymi sąsiadami. Bo w praktyce młodzi ludzie obecnie poznają sąsiadów tylko wtedy, gdy mają psa. To jest taka reguła, że sąsiadów się poznaje. Pokaż do sąsiada, że pies zapłonie. Ja tak, można na parapetówkę zaprosić. A to również, to również, no ale jakoś mamy taką wrodzoną taką nie wiem jakąś polską niechęć wobec niepewność może wobec nieznajomych więc trudno też tą taką sąsiedzką społeczność zbudować a właśnie te miejsca wspólne właśnie w PRS-ach gdzie mamy gdzie jest to zaplanowane dla społeczności, jest też pewną odpowiedzią na pandemię, ale właśnie od tej drugiej strony, nie tej właśnie pracy zdalnej, dodatkowego pokoju, ale właśnie tego, że potrzebujemy kontaktu z drugim człowiekiem i to właśnie, gdy jesteśmy wspólnie, rodzą się najlepsze pomysły, mamy najlepszą frajdę i jest... Cudownie. Ale deweloperzy budują większe mieszkania, jest już ich więcej w, w ofercie, widać to. to... Ja, ja mogę powiedzieć, że u nas rzeczywiście zmieniła się struktura studio versus dwupokojowe mieszkanie. Przed pandemią planowaliśmy więcej mniejszych mieszkań, czyli studio, a że tak powiem, pod wpływem pandemii te proporcje trochę na korzyść jednak takich z, z, mieszkań, które mają osobną sypialnię. Żeby było dodatkowe pomieszczenie tak, gdzie tak. się mogę odizolować, zamknąć, połączyć z kolegą z pracy, partnera albo kogoś tam z kim muszę przebywać. To ja dodam jeszcze, że jestem w trakcie właśnie przygotowywania produktów na 2023 rok i zmieniłam strukturę totalnie, aby właśnie jak najwięcej było mieszkań trzy pokojowych i nawet czteropokojowych, bo jak sprawdziłam ofertę, to o ile jeszcze te trzy pokojowe się pojawiały, to tych pokoi było naprawdę czteropokojowych mieszkań mało. było bardzo mało. I to do czego dążę? To nawet żeby na tych mniejszej powierzchni metru, jeżeli chodzi o metry kwadratowe, była większa, większa ilość pokoi. Tak? Czyli takie mieszkania trzypokojowe 50-55 metrów, no to uważam, że jest na dzień dzisiejszy produkt najbardziej Pożądane, a jeżeli chodzi o dwupokojowe, to nawet już zrobiłam 28-30 metrów, ale żeby była ta osobna sypialnia, bo to jest to, czego, czego klienci oczekują. Zwłaszcza po tej sytuacji całej związanej z pandemią i z COVID-em, kiedy przyszło nam pracować w domu i okazało się, że dodatkowe pomieszczenie jest niezbędne. Jest niezbędne. Ale to, to, to jak jednak historia zatacza koło. Ja pamiętam, moi teściowie mieli mieszkanie w wielkiej płycie, 70 metrów, cztery pokoje, osobna toaleta. Jeszcze to teraz tak. to jest wow. <noise> a, a, ale tak, żeby nie było, że się wyśmiewam. Nie, ja uważam w ogóle, że takie... PRS dla seniorów i nie wiem, czy do końca jest potrzebne miksowanie, ale może, a to, to jest też przyszłość. W sensie, żeby ludzie jednak mieli sobie podobnych, z którymi znowu mogą, tak jak młodzi lubią się miksować pewnie bardziej w akademikach, to żeby starsi też mają wspólne rozmowy, wiadomo choroby i inne rzeczy, tak? Żeby... Ja jednak jestem zamiksowaniem, dlatego żeby jedno pokolenie zrozumiało drugie pokolenie, słuchajcie, bo to jest bardzo istotne, żeby ta, ta więź społeczna trwała i się budowała, żebyśmy mogli się rozumieć przede wszystkim, to nie możemy żyć w takich zamkniętych enklawach. To, to jest absolutnie... No właśnie, ale to dwa budynki obok siebie. No dobrze, to, ale nie w zamkniętych enklawach. W... Nie, nie, no. Tak, akademik do dla seniora. Tak. Wielkie fundusze, duże fundusze koncentrują się na dużych miastach. Czy to oznacza, że w tych mniejszych miejscowościach, miasteczkach nie ma popytu? Zacytuję tu swojego ulubionego poetę Andrzeja Bursę. Jakie są perspektywy rozwoju małych miasteczek, pani prezes? To znaczy, ja muszę zaprzeczyć temu, dlatego że, że nie ma zapotrzebowania, ponieważ my wynajmujemy. To czy znaczy, to jest pytanie, A, czy jest? Ach, okej. Okay. Zrozumiałam, że to jest stwierdzenie. E, przepraszam. E, jest zapotrzebowanie, jest ogromne zapotrzebowanie, ponieważ my w, w Funduszu Mieszkań dla Rozwoju e, inwestujemy w, w, głównie w średnich i małych miastach i na ostatnio, w tym roku oddaliśmy 2200 mieszkań do najmów, wpłynęło ponad 12 tysięcy wniosków, więc proszę sobie wyobrazić, jakie jest zapotrzebowanie. No kolejki właśnie są e, w, ogromnie długie na jedno mieszkanie. Nie, nie pamiętam tych statystyk, ale przypada kilka osób. Tak, ma, nawet czasem 10-15 osób przypada na jedno miejsce. To jest naprawdę ogromne, ogromna Jesteś liczba. jak spółdzielnie za komody. Jak no. <laughs> właśnie to, czy duzi wejdą do miasteczek, pani Anno? Czy duzi wejdą do miasteczek? Małych miasteczek. Prywatni, tak? Czy, pry, czy prywatni? E, chodzi mi o to, czy duże fundusze będą okay. wchodzić. No, duży jest. Poza, <śla> poza tym, o którym mówimy. E, Bo państwa firma buduje... Tak, my na dzień dzisiejszy skupiamy się na większych miastach. No jak większość funduszu. Jak, Jak większość, o tym mówimy. Ale to dlatego, że tam też jest deficyt, tak? Będziemy, budujemy duży projekt w Katowicach i okazuje się nagle, że będziemy jedn... oprócz tutaj. <śmiech> <śmiech> Właśnie wbiliśmy tak. dzisiaj łopatę na kolejne tak. 500 mieszkań. Dokładnie. <laughs> Katowice. To, yy, to nawet chodzi o to, że nawet w takich Katowicach, które są już duże... Wcale jeszcze ten rynek nie jest tak y, nie jest tak nasycony więc o. troszeczkę tak ma, małymi kropkami Step by step. Poza tym, to, no to o czym tu mówimy, to nie jest do końca komercyjny najem. Tak? To jest też jakby z tym elementem jednak wsparcia. Ale to jest komercyjny. Komercyjny kompletnie, a element wsparcia wynika z naszej dobrej woli, że podpisujemy i z samorządem umowy. znaczy, to jest w ten sposób może skonstruowane. To znaczy, wiadomo, duże fundusze też tworzą pewne produkty inwestycyjne. I te produkty inwestycyjne zwykle no, no nie mają tego elementu. Tak? jeżeli chodzi o fundusze takie komercyjne, czyste. Ale tylko tak? dlatego nie mają tego elementu, że nie chcą go mieć. bo jeszcze raz Ale z jakiegoś powodu go nie chcą mieć. To bo jest że... czasochłonny, ale jest również prospołeczny no i... i ja zachęcam wszystkie fundusze, żeby działać również prospołecznie, bo nie Fundusz... tylko dochód, ale ten element prospołeczny jest bardzo, bardzo to ważny. To się łatwo mówi, jak się ma skarpaństwo za właściciela, tak, ale... To bardzo jest ważny prospołeczny. No jednak fundusze mają prywatnych właścicieli, których głównie interesuje to, ile zarobią, więc tak na koniec już zupełnie szczerze mówiąc, więc no, my pewnie na razie czy duże fundusze rzeczywiście będą inwestowały w dużych miastach, co nie oznacza, że kiedyś tak jak kiedyś galerie handlowe powstawały w dużych miastach, a teraz retail parki są największym najbardziej chodliwym w tym sektorze chyba w tej chwili produktem i one są tworzone raczej w tych mniejszych miejscowościach. Tu już chyba nie ma na nie miejsca. W dużych miastach. Ale ja galerie, mówię, galerie handlowe? Na galerię. No, pewnie nie ma. <głos> 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 Ale adwokat muszę jeszcze skomentować, ponieważ wszyscy nas traktują jako skarb państwa, jego właściciela. My działamy na takich samych zasadach komercyjnych jak każdy fundusz. Natomiast w swoje cele mamy te działania prospołeczne wpisane. My również musimy dowieść dochody i to wcale nie małe. Tak. No, dobrze. Dobrze. Panie Sebastianie, pańskim zdaniem, jaka to jest perspektywa, w jakim czasie najem instytucjonalny zacznie docierać do tych mniejszych miast na większą skalę? No, tutaj jak zauważyliśmy, trudno jakby przewidywać kiedy by mogło to nastąpić. Na pewno w sytuacji, gdy mamy pewne jeszcze niedobory w wielkich miastach, gdy ten rynek się rodzi, no to też trudno, żeby od razu się przenosił do mniejszych miejscowości, gdzie to zapotrzebowanie właśnie... na. Ale dotrze docenanych. tam, to co do tego się zgadzamy, że tu. dotrze. Czy się zgadzamy? Na, pewne, na pewno w per, pewnej perspektywie, jeżeli popytu by nie było w wielkich miastach, to zapewne w jakimś zakresie tak, ale kiedy to zastąpi, kiedy to nastąpi, trudno przewidywać, zwłaszcza kiedy ten rynek, tak jak zauważyliśmy, dopiero, dopiero się rodzi, dopiero powstaje, a właśnie też w dużych miastach w przypadku. Mamy też właśnie dużo młodych ludzi, specjalistów, którzy taką ofertą byliby bardzo zainteresowani. By na główne profil najęcy to jest 25-29 lat albo i niżej. Ale zresztą wiecie Państwo, to mówimy o dużych funduszach. One nie muszą trafiać do mniejszych miast. Ja mam wrażenie, że jest wiele osób dość majętnych, żeby wybudować dwa bloki w mniejszym mieście które już to analizują, bo ja wiem ile ja dyskusji na ten temat prowadzę z różnymi zainteresowanymi. Pojawił się nowy jakby sektor, PRS i teraz wszyscy chcą wiedzieć, a jak to działa, a jak to ten, a to jak robicie, nie? I z tego wyjdzie to, że w tych tak samo, no, czy nie wiem, czy duzi deweloperzy budują w małych miastach. No nie budują, no, bo tam budują lokalni deweloperzy, prawda? Znaczy powiedzmy sobie prawdę, najem instytucjonalny to nie jest najem funduszowy. Najem instytucjonalny to jest jest najmniej instytucjonalny, czyli każda firma, która wybuduje bloki, kupi, czy domki, czy cokolwiek, może je wynajmować, tak? i wtedy musi tylko oprzeć się ustawy, tak? bo to jest jakby klucz. Trochę odczarujmy, że to nie są tylko fundusze. Zapraszamy wszystkich do budowy mieszkań. To może przejdźmy teraz do kontrowersyjnego tematu Berlin, a sprawa Polska. W niedawnym referendum. Mieszkańcy Berlina opowiedzieli się za częściowym wywłaszczeniem największych funduszy, które właściwie zdomi praktycznie zdominowały rynek najmu. I słychać głosy, że u nas może być podobnie. Czy polski PRS słusznie zbiera cięgi za Berlin, panie Sebastianie? Generalnie porównywanie sytuacji mieszkaniowej w Berlinie do sytuacji jakby funduszy inwestycyjnych w Polsce jest pewnym nieporozumieniem, ponieważ udział funduszy w zasobach mieszkaniowych Berlina był na poziomie 34%. Obecnie udział funduszy w Warszawie w całym zasobie mieszkaniowym to jest 2,5 promila. To jest kompletnie, po pierwsze, czyli po pierwsze mamy do czynienia nie z tą skalą działalności. Nawet gdyby co dziesiąte mieszkanie w Warszawie, usiedniając produkcję mieszkań w Warszawie na poziomie na poziomie 20 tysięcy mieszkań, czyli gdyby to co dziesiąte mieszkanie było dawane do funduszu inwestycyjnego, to i tak po 50 latach fundusze miałyby jedynie 5% tego zasobu, a sam zasób mieszkaniowy Warszawy wzrósłby do 2 milionów. Więc to nie jest do końca ta skala. Też jest inny sposób, w jaki e, fundusze inwestycyjne nabyły mieszkania w Berlinie, ponieważ. E, na początku lat 2000 i oczywiście wcześniej w Brno było mnóstwo pustostanów zarządzanych przez spółki miejskie, które miasto nie było w stanie wyremontować. Dla przykładu w 2004 roku mieliśmy do czynienia z transakcją, gdzie jednemu właśnie z funduszy właśnie została sprzedana spółka miejska, która posiadała 65 tysięcy mieszkań, czyli no niemal 10 razy więcej niż jest obecnie mieszkań w Polsce w sektorze PRS. A fundusze następnie te mieszkania wyremontowały i oddały na rynek właśnie w ramach najmu instytucjonalnego. I to, co może być dla nas lekcją z Berlina, nie jest wcale pewne zagrożenie ze strony funduszy inwestycyjnych, bo ono, patrząc na liczby, nie istnieje. To, co jest problemem Berlina, to jest pewna antyinwestycyjna polityka miasta, bo fundusze inwestycyjne są już obecne w Hamburgu, w Monachium, a tam takich problemów nie ma. W Berlinie mieliśmy do czynienia z tym, że miasto generalnie nie, by, jakby nie zapewniało wystarczającej podaży mieszkań, blokując niejako inwestycje. W 2020 w 20 roku w Berlinie oddano do użytkowania 14,5 tysiąca mieszkań. W Warszawie ta liczba była na poziomie 23,5 tysiąca, ale Warszawa jest dwukrotnie mniejsza. Jednocześnie do Berlina mieliśmy do czynienia z wielką migracją wewnętrzną, gdzie rok rocznie przebywało od 40 do 60 tysięcy osób i obecnie Berlin z uwagi na to, że nie zapewniał, nie zapewniał tej wystarczającej podaży zmaga się z niedoborem 250 tysięcy 205 Tysięcy mieszkań i jeszcze odnosząc się do referendum, które co prawda ma charakter e, niewiążące, tak chciałem zapytać, ile mieszkań przybędzie od tego, że zmienią swojego właściciela? No zero. No nie przybędzie. Ja tylko w dużej części się zgadzam, natomiast no troszkę inaczej jeszcze, dlatego że Berlin, pamiętajmy, tam jest duża część osób wynajmujących i te fundusze, które miały w swoich rękach większą tą część instytucjonalnego najmu zaczęły dyktować warunki i to doprowadziło do tego, że ceny były już nieakceptowalne i to było impulsem do tego, żeby to zmienić, czyli skupić od funduszy, ponieważ gdyby nie było zmowy cenowej tych funduszy, nie nastąpił by ta decyzja e, gawarmentowa. Ale to wynikało chyba z braku odpowiedniej podaży, tak? A nie ze zmowy. Wiadomo, że znowu wbi no ja rozumiem, skarb państwa. ale my jak możemy wziąć więcej niż mniej, to zawsze prywaciarz weźmie więcej niż mniej, no. To polega kapitalizm. Jasne. Natomiast zawsze pytamy, czy państwo powinno interweniować w, w skupy funduszy. Ale powinno interweniować może w Berlinie, tak samo jak w Warszawie, to znaczy powinno umożliwić budowę większej ilości mieszkań po tak, prostu. Tak, ale jednocześnie ten... uważam, że powinno określić limity procentowe skupienia w jednych rękach ilości procentowej. Dlatego, że to zapobiegnie jednak temu, co z, no, nastąpiło polowi, tak, czy w Berlinie. Pani Anno, zgadza się Pani? Ja chciałam jeszcze, zgadzam się i chciałam jeszcze uzupełnić wypowiedź tutaj kolegów i koleżanki. Jeszcze dodatkowe dane, tak, bo jeżeli chodzi o Niemcy, to tam 50% lokali jest wynajmowanych, a jeżeli chodzi o sam Berlin, jest to 85%, gdzie przy nas, przy naszym rynku, my mamy na poziomie... Są różne dane szacunkowe, ale to jest, waha się między 14 a 18%. Tak. Także no, porównujemy gruszki do jabłek. Ale powinniśmy się uczyć. Zawsze. Na cudzych błędach najlepiej. Wyciągnąć lekcje. Um, dużo mówiliśmy tutaj um, o gruntach, um, których brakuje. A tymczasem mieszkania, które są przeznaczane na wynajem, powstają na terenach, które są przeznaczone pod usługi. Czy tak być powinno? W mojej ocenie tak, tak być nie powinno. <grym> Przepraszam, <grym> ale, ale uważam, że tak być nie powinno, ponieważ przede wszystkim to nie jest mieszkanie tylko wtedy już jako usługa. To jest trochę obejście prawa, tak? Pamiętajmy. Dwa, jeśli tereny usługowe, czy handlowe, czy, czy przemysłowe zostały określone w planie zagospodarowania jako takie tereny, to takie powinny być. Natomiast przenoszenie mieszkaniówki do usług, do, 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 do tych, dla mnie jest, dla mnie jest nieakceptowalne. Panie Jarosław. Jednak sobie podyskutujemy. A podyskutujemy. Znaczy, z, z mojej perspektywy, to generalnie fajnie, gdyby plany zagospodarowania były nadążały nad rzeczywistością i generalnie nad zapotrzebowaniem to by było. No dlatego trzeba je poprawiać i przyspieszać no, zmianę. No tak, ale to nie da się. Skoro tam się nie da, bo na to nie mamy wpływu, to robimy coś innego. To nie jest w żaden sposób obejście prawa. Prawo działa tak, że jeżeli coś nie jest zabronione, to jest dozwolone. Jest dozwolone. I na tym polega jakby podstawa prawna, a nie da się wszystkiego wyregulować. Polsce. Nie. Trzecia rzecz jest taka, że często mieszkaniówka ma takie idiotycznie wysokie współczynniki miejsc parkingowych które zupełnie się nie opłacają przy PRS-ach, bo niestety, stety, chyba stety, klienci prs u zwykle samochodów nie posiadają, bo ich nie potrzebują, jeżdżą komunikacją miejską, rowerami, czyli tym wszystkim, co chcemy promować. W związku z tym, dużo łatwiej jest wybudować PRS, który działa na zasadzie hotelu, jest na planie hotelowym z dużo mniejszym parkingiem, którego nie trzeba stawiać, nie trzeba lać tego betonu i i tam robi się mieszkania. Jest wiele apart-hotelów, tak jak rozmawialiśmy, i innych form jakby pośrednich pomiędzy mieszkaniem na lata a, a hotelem. Zresztą. Sam znam historię z XIX wieku, ludzi, którzy całe życie mieszkali w hotelach. Ale prawda? to nie znaczy, że ja się nie zgadzam, tylko to powinno być w kierunku zmiany prawa i zmiany wydawanych decyzji, a nie w kierunku jakby zagospodarowania innych obiektów czy terenów na cele mieszkaniowe. Bo w takim razie, po co nam te przepisy? Znaczy to żeby też e, e, może naprostować że no, najem e, jest również pewną usługą e, zamieszkania zbiorowego podobnie właśnie jak e, hotel i w tej kwestii e, te wymogi właśnie spełnia natomiast też e, właśnie PRS na rynku e, znaczy na tych gruntach usługowych to nie tylko właśnie mi, mniej miejsc parkingowych no ale dla gminy to po pierwsze większe wpływy z tytułu opłaty za e, opłaty e, nieruchomościowe za nieruchomość podatku, podatku tak Podatku. Również w przypadku gruntów usługowych nie dochodzi nam do przekształcenia użytkowania wieczystego, więc, więc miasto otrzymuje środki z tyłu właśnie użytkowania wieczystego. Więc tutaj miasto ma też pewne wymierne korzyści. No, a do tego dochodzą te pewne kwestie, właśnie środowiskowe czy parkingowe. Ale najem mieszkaniowy jest zwolniony z VAT-u, a tutaj się przerzuca na najemce VAT, jednak, prawda? Nie, nie przerzuca się. No, nie, bierze go na siebie de facto wynajmujący, no bo nikt nie wynajmie. <laughs> czyli przerzucamy, cen. czyli automatycznie wzrastają koszty najmu. Nie, no, tak. no nie wzrastają. To znaczy nasze brutto to wasze netto po prostu. <laughs> no właśnie, więc to jest, to jest takie dla najemcy, jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy, to jest dla niego kosztogenne, czyli wynajęcie. Nie, my nie możemy wynająć brutto więcej niż rynek wynajmuje, no to tam. Tak, i ostateczna cena nie jest wyższa. Tak. Ja Was rozumiem, natomiast na fakturze VAT musi być ujawniony i najemca widzi ten VAT. A Ja rozumiem, ale jeszcze raz powiem, że wynajem mieszkań jest zwolniony z VAT-u i ja nie zmienię zdania. No. no jest, jest, ale to powiem to. Chciałabym w to wierzyć. ale jeszcze do Skarbu Państwa odprowadza 23% VAT. Czyli jak Jare, to Jarek to do 100 w, tak? Jarek, nie Jarek by bardzo chciał. Oczywiście Jarek sam <głos> osobiście <głos> nie ma tak, tak zasobów. I e, robi to, e, no, no, robią to fundusze, te złe fundusze. E, te ja mam pytanie do pana Sebastiana. Jeśli e, najem mieszkań na takim terenie usługowym e, nie wypali, to przecież nie można takich lokali usługowych przerobić i sprzedawać je jak mieszkania. To, to, to nie jest zagrożenie? Ale nadal można sprzedawać takie lokale jako lokale usługowe, pod warunkiem, że mają założoną księgę, odrębną księgę wieczystą. Nie mówiąc o tym, że oczywiście nie tylko sam lokal może się o tym sprzedaży, ale również sam budynek. To będzie lokal usługowy, ale nadal będzie to lokal, który będzie przedmiotem obrotu, więc. Po tej stronie nie widzę zagrożenia. Pani Anna? No. Znaczy tak, z jednej strony PR, sektor PRS jest oskarżany o to, że zabiera tutaj grunty, działki mieszkania i, i mieszkania Kowalskiemu. A teraz słyszymy, że jeżeli chcemy to w jakiś sposób obejść i zrobić tak, żeby było i wilksyty, i owce cała, to też jest źle. No to w takim razie, e, co zrobić, żeby było, żeby było dobrze, tak, i żeby każdy był usatysfakcjonowany? Bo w tym momencie, no, moim zdaniem, ja jestem tutaj po stronie Jarka. E, jak najbardziej budowa na, e, na mieszkań na, na terenach pod zabudowę usługową. Z punktu widzenia e, dostępności i podaży mieszkań jest OK. Poza tym na koniec dnia no to fundusze i my bierzemy właśnie na to ryzyko, to ryzyko, że jeżeli Anusz coś nie wypali, no to my się będziemy z tym kłopotać, a nie, a nie państwo, nie najemcy, nie ale, klienci. Ale z drugiej strony, Aniu, ja uważam, że najlepiej by było, żeby to było uregulowane, tak? Żeby od Oczywiście, początku. Tylko że, że tak. tego się nie da. No, zwykle jednak. Prawo w dzisiejszych czasach próbuje nadążyć za rzeczywistością, a nie rzeczywistość jest. Dlatego musimy interweniować przez prawo. w rządzie, w samorządzie, naciskać na to, żeby przepisy szybko się zmieniły, żeby przyspieszone były prace, a nie żeby obchodzić trochę prawo. Ja, ja, pamiętam, ja jednak jestem za, jeszcze sekundkę, no. ja jestem za zmianą prawa, za jego uproszczaniem, żeby, żeby była jasność. To nie chodzi o to, żeby komuś bronić, tylko przepisy powinny być jasne, klarowne i każdy powinien. Robić to zgodnie z przepisami. Ja, wiem, ja, Na tej ja, zasadzie. Podam, ja podam taki jeden przykład. Ja pamiętam, jak deklaratywnie, i to było z 10, nie no 10, mm. przesadzam, z 8 lat temu. Byłem w Warszawie u jednego z wiceprezydentów, i on mówił: Dobra, to tu zbudujecie biurowiec bez parkingu, mi to nie przeszkadza. Niech tam w ogóle nie będzie parkingu. I mówię, no, no, aha. no bo ja nie chcę, niech wszyscy jeżdżą. Który wiceprezydent? Komunikacją, <gry> e, już go nie ma. E, komunikacją publiczną i będzie super, nie? No ja mówię, w sumie fajna idea, ale jakby plany zagospodarowania. W Warszawie do dzisiaj tego nie, nie, nie skonsumowały, tak? W związku z tym można sobie deklarować różne rzeczy i mieć, jakby no, w idealnym świecie, to tak jak z dobrym systemem IT. No to nie, trzeba je zmienić. One, one gdzieś są, tylko ja ich nigdy nie widziałem. I no. no. Tak jak mówię, no, wchodzi polski ład. Jest dużo pieniędzy z odbudowy kraju przewidywanych. Uważam, że samorządy powinny. Zresztą minister Uściński dzisiaj mówił, że miliard złotych przeznacza rząd polski na zmianę tych wszystkich zagospodarowania przestrzennego. Więc to jest dobre. Poza tym myślę, że trzeba by było troszkę bardziej zmobilizować te samorządy, żeby szybciej zrobiły te Ale plany. Ale skąd ta niechęć planistyczna? pani prezes. Moja? Nie. Ja. Nie, nie, samorządów, samorządów. No bo zawsze dostawali marchewkę, to znaczy proszono ich i bez konsekwencji, i nie było żadnych konsekwencji z powodu tego, że że, nie, że w 2003 roku, jak mówił pan minister, miały być gotowe plany wszędzie i nie były i Te nie są. Te procedury planistyczne to toczą się czasami Ale kilkanaście jeśli lat. Ale dostali termin na realizację, to powinni to zakończyć. No a gdzie była konsekwencja niezakończenia? No pan jeśli cel... dajemy cel... I nie ma konsekwencji jego niezrealizowania. Czyli egzekucja prawa, szybka egzekucja prawa ja uważam, nie tylko że jasne i czasy marchewki prawo. trochę się już skończyły. Może teraz trzeba by użyć trochę <laughs> innych środków. Znaczy ja przepraszam, ale tak to będziemy się bawić po prostu w kotka i myszkę, tak? Ktoś będzie wyznaczał terminy, terminy będą niedotrzymane, ktoś znowu wyznaczy terminy, terminy znowu nie będą dotrzymane. Więc pytanie jest takie powinni dostać środki na szybkie i sprawne przeprowadzenie tych wszystkich zmian i za niedotrzymanie terminu powinni mieć konsekwencje, bo nagle słyszysz tylko, że oni nie mają pieniędzy, czyli samorządy. No to dajmy im te pieniądze po prostu z rządu, e, prawda? E, I niech szybko to przeprowadzą, ale ze skutkami jakimiś, bo jeśli to nie będzie skutków i pociągnięcia konsekwencji z niezrealizowania, no to do donikąd nie dojdziemy po prostu. Sebastian. Ja przepraszam, to tak? jest niepopularna pewnie. Nie, nie, w private equity dokładnie tak się robi. No właśnie, to no. chciałam powiedzieć, korporacje... Pan wszystkie. Sebastian. Tak, tylko oczywiście to jest kwestia zapewnienia odpowiedniej liczby tych, tych środków, ale... Także wspomniała Pani o Polskim Ładzie. No i w Polskim Ładzie przewidziano jedno z rozwiązań, które jakby wprost uderzy właśnie w ten rozwijający się rynek najmu instytucjonalnego. Chodzi, chodzi, chodzi o dotychczasową możliwość amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych. Do tej pory w przypadku zbycia, w przypadku zbycia gruntów, czy też użytkowania wyczystego na tym gruncie, możliwość jakby uzyskania jakby odliczenia tego wydatku jest dopiero na momencie zbycia nieruchomości. Natomiast w przypadku budynków i lokali mieszkalnych jest możliwość amortyzacji. Teraz tej możliwości już, już nie będzie, w przypadku przynajmniej budynków mieszkalnych, a nie, a nie usługowych. Czyli w przypadku gdyby mielibyśmy do czynienia z realizacją projektu PRS właśnie na gruncie mieszkaniowym, to możliwość jakby odzyskania tych podatkowo przynajmniej tego wydatku byłaby dopiero na momencie zbycia tej nieruchomości. A że produkt PRS no, nie jest przeznaczony do indywidualnych y, klientów, tak jak z, zwykły produkt deweloperski, to w praktyce możliwości odliczenia tego od podatku no, albo nie będzie, albo będzie bardzo, bardzo późno. Pani prezes, Polski Ład bardzo namiesza na tym rynku? powiedzieć, czy bardzo namiesza na tym rynku. Ja jednak liczę cały czas na rozsądek i jeśli będzie coś nie działało, to znaczy, że będzie zmieniane. Słyszeliśmy tutaj już dzisiaj kilkakrotnie o bypassach, o tworzeniu jakichś zmian. Zresztą polskie prawo rządzi się tym, że zamiast upraszczać, niestety tworzone są do niego bypassy, więc mam nadzieję, że, że jeśli coś nie zadziała w polskim ładzie, tak jak było to przewidziane, że ma upraszczać i pomagać, to że zostanie zmienione nie wiem czy nowszy, ale lepszy. Liczę na to. Panie Jarek, Polski Ład. Nie, ja to nie wiem, nie znam się. Przepraszam. Pani prezes, zapytam jeszcze o taką rzecz: pato deweloperka. Bo ten termin znamy, czytamy o tym, osiedla łanowe. Lokaliki klaustrofobiczne. Deweloperzy, oczywiście nie wszyscy, niektórzy budują jak budują, przykłady znamy. Czy fundusz, firma, czy najem instytucjonalny może sobie pozwolić na takie budowanie? Nie, fundusz, który buduje, czy ktokolwiek, kto buduje celem PRS-u, nie może sobie pozwolić na coś takiego, to jest absolutnie przeciwstawieństwo patodeleweloperce. Dlaczego? Dlatego, że takimi mieszkaniami zarządza się 25, 30, 15 lat. Jeśli coś tam jest nie halo, no to mamy problem i kłopot, tak? Więc te, te mieszkania muszą być bardzo dobrej jakości. Jeśli nie są bardzo dobrej jakości, to są kosztogenne dla właściciela, tak? Natomiast rzeczywiście pato... Deweloperka jest dużym problemem w Polsce, żeby tutaj koledzy deweloperzy się nie obrazili, bo to nie do Was jest dużym problemem, ponieważ raz, 18-metrowe mieszkania to trochę takie mieszkania, w których chyba nikt nie chce mieszkać. Dwa. Rzeczywiście. Lokal usługowy, ale, lokal usługowy. O lokal usługowy, przepraszam. <laughs> Ale sprzedają się świetnie. A dlaczego się sprzedają? Bo cena metra kwadratowego no, stać nas na 18 metrów kwadratowych. No po prostu kwestia jest tego typu, że jeśli deweloper sprzedaje, to ma problem gwarancyjny, czy rękojmi, załóżmy tam 10 lat maksymalnie, tak? Natomiast a potem już tego problemu kompletnie nie ma. Zresztą często ci deweloperzy, którzy budują w deweloperce, w ogóle obchodzą te umowy w taki sposób, że ten biedny kupujący nie czyta tych umów i to jest straszne, bo skracają okresy gwarancyjne. To jest dramat po prostu. Znam takie. Przypadki i to nie jeden, tylko nagminne. Więc rzeczywiście potem na tych osiedlach są ogromne tragedie ludzkie, bo przecież kupili tą nieruchomość po to, żeby w niej mieszkać, potem, żeby miały mieszkać w nich i ich dzieci. I ja cały czas będę mówiła, tutaj właśnie jest ten czynnik społeczny, czynnik myślenia o drugim człowieku, bo nie sztuką jest sprzedać, zarobić i zapomnieć. Sztuką jest mieć czyste sumienie. Dobrze, to, tak, tak. Jako właśnie, jeżeli chodzi w ogóle o hasło pato deweloperki, to w zeszłym roku deweloperzy dali do użytkowania 143 tysiące mieszkań. I natomiast ile było takich artykułów, które pokazywały, że tutaj mamy na przykład mieszkanie, w którym jest zbyt wąski korytarz, no można zapewne po pierwsze pójść na, na pazach jednej ręki, po drugie często takie rozwiązania wynikają z obowiązujących przepisów. Na przykład było, mieliśmy do czynienia z takim popularnym mieszkaniem w bodajże we Wrocławiu, gdzie, była, gdzie był strasznie taki wąski, ciasny korytarz, ale on został zrealizowany dlatego, że mieliśmy do czynienia z takimi wymogami. Konserwatora zabytków. I bądź co bądź, jednak tutaj chciałbym bronić deweloperów, że no zdecydowana większość mieszkań to bądź co bądź produkty, które są. Spełniają e, nowoczesne e, normy energooszczędne, gdzie te mieszkania są często wyższe niż na rynku wtórnym, gdzie komfort mieszkania jest większy. I oczywiście, jak w każdej branży, zdarzy się jakaś czarna owca, ale nie mówi się z drugiej strony o tych jakby świetnych projektach. I nawet jak śledzę pewne, e, pewne strony, które właśnie tą patą deweloperkę pokazują, to nigdy nie ma tej drugiej strony medalu, że oto, powiedzmy, jakaś inwestycja dostała świetną nagrodę, czy też jest nominowana, że tutaj pewien inwestor, ja z funduszu Znała Sara dzisiaj. Choć dopiero była no na żywo. Więc e, tutaj to jest też robienie pewnego, trochę jak w przypadku funduszy, pewnego potwora, który jest no, do, do, dosłownie pewnym ułamkiem e, rynku i tego, co realnie się dzieje. Ale to trzeba zmieniać, to trzeba komunikować, to trzeba się chwalić, bo zawsze będą negatywne informacje. Zobaczmy na wiadomości, na, na cokolwiek, co idzie. Wszystko jest negatywne, nigdzie nie ma pozytywnych rzeczy. Zacznijmy no tak, tylko, się chwalić. Tylko, że pozytywna chwalić. rzecz tak, tylko Dokładnie. że jeżeli ktoś jest źle nastawiony, to tak, teraz mówią, że ten to wszystko nie brak. To jest kwestia no. uwierzenia w pewnej. Yy, ale ja się zgadzam, znaczy, generalnie to tak, pato deweloperzy nie chodzą na konferencje, więc my się nie obrażamy. <śmiech> Dokładnie. <śmiech> Tak, więc nie. spokojnie. Nikogo i... nie obraziliśmy. Nie. I yy... ciekawe, dlaczego tu tak mało osób w trójnicie. na konferencji. No ale to nie wiem. Ale ja się całkow... nie było sugestywne. Ja się całkowicie zgadzam, że to znaczy, nie można robić biznesu w krótkim okresie, będąc deweloperem, bo. Bo jeżeli rzeczywiście byłoby coś zupełnie nie tak, czy mieszkania by były jakieś oszukane mocno, to to można zrobić raz. Pójdzie z fama. Mamy teraz Facebooki, nie Facebooki, różne narzędzia do rozpropagowania negatywnych informacji. Pozytywnych też, ale negatywna się lepiej niesie. No i, no i to się rozpropaguje i koniec, i ten deweloper później zniknie z rynku pewnie, albo będzie miał problem duży. Więc ja się zgadzam, że to jest więcej takiego trochę, wiadomo, że. Trzeba sobie znaleźć wroga, no. Ale powiem tak, żeby, żeby była jasność. Obchodząc prawo, ten sam deweloper założył działalność gospodarczą na brata, siostrę, córkę i jeszcze kogoś tam innego ze zmienionym nazwiskiem. I kolejna firma powstaje i dalej ta pata deweloperka się niestety tworzy. I czy miał negatywne opinie, czy nie? Już nikt go nie powiąże w każdej razem. branży są ale takie. wiem. Tylko dlatego takie, mówię, że trzeba osoby. też pozytywne rzeczy przekazywać cały czas. Panie Sebastianie, pozytywne rzeczy. Pozytywne. pozytywne to wiadomo, ale nawet jeżeli mówimy o tych właśnie ludzkich dramatach, niechaj będzie o tym. Przepisywaniu firmy, i tak dalej, i tak dalej, to bądź co, bądź w przypadku uchwalania nowej ustawy deweloperskiej, jednym z powodów były właśnie upadłości deweloperów. Natomiast gdy my, jako Polski Związek Firm Deweloperskich, szukaliśmy tych upadłości, to albo to nie były firmy, firmy właśnie deweloperskie, tylko firmy budowlane, bo tutaj kierowano się kodem PKD, Albo to były, no na, w przypadku właśnie, gdy były te, te ludzkie dramaty, to była sytuacja, gdzie na przykład otworzył, oto ojciec z synem miał działkę, postawił cztery bloki, nikt tych umów jakby nie szczytał, nie spojrzał, ale czy w tym przypadku możemy mieć do czynienia, mówić, że to był deweloper, czy po prostu pewien taki domorosły to jest, do, to jest dokładnie tak, jak na wszystkie buty sportowe, mówimy Adidasy, więc to jest taki trochę wieczór, to jest taki tendencyjny. Tak, oczywiście trzeba to rozróżniać, tak? natomiast e, biorąc pod uwagę, zachęcam wszystkich, którzy chcą wynająć bądź chcą, e, chcą kupić mieszkanie, aby przeczytali z własnym prawnikiem tą umowę, ponieważ nikt tak nie chroni przed problemem jak przeczytanie umowy, ponieważ nieznajomość prawa szkodzi, a nie pomaga, i to nie znaczy, że się nie ponosi. Ale ja bym dodał, nawet ci, którzy nie mają prawnika, też nie chcę przeczytają. Nie chcę ja przeczytają, ale wiesz co, często nie rozumieją, co tam jest napisane niestety, ponieważ z reguły te umowy są pisane takim językiem, żeby był niezrozumiały dla przeciętnego kowalskiego. Kogoś Dlatego w proszę, żeby, żeby wszystko. Pan Sebastian pytali. Prawnik. E, cóż, prawnicy generalnie. No z panem Sebastianem. Ja bardzo lubię, jestem fanem idei prostego języka, który na przykład teraz jest bardzo popularna w, w bankowości. E, generalnie my, jako prawnicy, mamy taką skłonność do hermetycznego języka, żeby nie pisać e, na przykład. E, na prostu napisać całe zdanie, tylko należy zauważyć, że my lubimy takie oto podniosłe, piękne frazesy, które albo nic nie wnoszą, albo utrudniają komplikacje, no i jest to pewna taka nasza tendencja prawnicza, a nie tylko kwestia y, oczywiście deweloperów, bo y, jak dostanie się często, da się jakąś umowę do, do prawnika, to najczęściej jeszcze tam doda azalisz y, i tak dalej, i tak dalej. Więc... Wystarczy pismo urzędowe przeczytać. O, to tak, ale tutaj też, ale też trzeba bronić... mieć prawnika. Też trzeba mieć prawnika. <laughs> Tak, tak, ale urzędów też chcę bronić, że niektóre decyzje już są coraz właśnie prostsze, bo urzędy też już ten nurt z prostszego języka wchodzą. Ale oczywiście, jak dostajemy taką decyzję, nawet ostatnio dla koleżanki dostała pismo z urzędu na półtorej strony, miała tam cztery kwoty, no mówi: Słuchaj, jakby spojrzy, jakby co ja mam faktycznie zapłacić. No Mimo, że to było tylko półtorej strony, nie było to takie oczywiste. A co dopiero w przypadku umów? Rynkowi najmu przygląda się resort rozwoju. Nie wiadomo jeszcze jakie będą regulacje, ale wiemy, że pada tu hasło Berlin. Mówi się o tym, że wiele mieszkań, które są kupowane na wynajem przez prywatnych klientów stoi pustych. Po prostu wyciągamy oszczędności z lokat i ich chowamy w nieruchomościach. Te mieszkania nie są wynajmowane. Nabierają wartości w czasie, Albo taki jest e, zamysł słychać głosy, że być może będzie zakaz e, takiego hurtowego kupowania mieszkań. Od kolejnego mieszkania e, będziemy p, e, płacić podatki. Czy to jest jakieś zagrożenie dla tego rynku, panie Sebastianie? E, może... Nie znamy jeszcze, mm. oczywiście, rozwiązań, ale gdzieś się pojawiają pomysły. Mm -hmm. Rozwiązań nie znamy, ale na pewno wiemy, czego nie będzie. Dzisiaj właśnie na, na... W poprzednim, poprzednim panelu właśnie minister Uściński zapowiedział, że ministerstwo nie pracuje nad podatkiem katastralnym, więc o to możemy być spokojni. Oczywiście te rozwiązania można powiedzieć powiedzmy na trzy grupy. Na pewien system monitorowania e, transakcji, na pewne rozwiązania podatkowe, bo na tym pracuje ministerstwo, czego, czego się dowiedzieliśmy. Oraz e, nad pewnym, e, nad po prostu, na to przejdę po kolei. Dobrym pomysłem, oczywiście, jest monitorowanie transakcji na rynku mieszkaniowym. Jest to zawsze pewna. Baza do, do analiz i wyliczeń. że chodzi o zagadnienia podatkowe, w przestrzeni publicznej i ze strony ministerstwa pojawiały się zasadniczo przykłady co do, odniesienia co do podatku od pustostanów oraz takiego podatku od spekulacji, gdzie ktoś no de facto chce flipować mieszkanie i tylko na, na wartości zyskać. No, my tutaj rozumiemy, że pewnym no, niepożądanym stanem w sytuacji, gdy zmagamy się z niedoborem mieszkań, jest to, gdy to mieszkanie właśnie sto, stoi puste, nie pracuje gdy nikt w nim nie mieszka, czy, czy to by chodziło o własność, czy o wynajem. Natomiast zamiast skupiać się na, być może takim pomysłem, że zamiast skupiać się na tym, żeby ten segment jakoś powiedzmy ograniczać, który dopiero się i tak rodzi, dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie takiego polskiego funduszu, właśnie w formie rejtów, czyli właśnie takich firm, które inwestują w nieruchomości, no W tym przypadku na nieruchomościach mieszkaniowych, ale oczywiście również komercyjnych. No i w ten sposób polscy obywatele mogliby, właśnie mając udziały w takim rejcie, no z jednej strony czerpać, czerpać emeryturę, no, a z drugiej w taki sposób pośredni zainwestować w nieruchomości, zainwestować w nieruchomości gdy takich środków nie posiadają. Zgadzam się w zupełności. Rity są czymś, co jest nam bardzo potrzebne. Ja wiem, że politycznie trochę niepożądane, ale jednak bardzo potrzebne. Dlaczego na naszych nieruchomościach mają zarabiać niemieckie czy inne zachodnie fundusze emerytalne? Dlaczego miałyby nie zarabiać nasze fundusze emerytalne? Pan Jarek, Pani Anna, dodajemy coś, zbliżamy się powoli do końca. Znaczy, ja chciałabym, żebyśmy właśnie w tym momencie zwrócili sobie uwagę na to, że z jednej strony PRS-y są oskarżane o to, że zabierają możliwość zakupu przez. Pana Kowalskiego mieszkania, aby w nim mieszkać, ale z drugiej strony właśnie zostało powiedziane, ile mieszkań zostaje kupowanych właśnie przez, pan Kowalski przez panów zabiło. kowalskich. Ja sama oferty. byłam y, świadkiem pracując przez lata w branży deweloperskiej, że przychodzili klienci kupowali po 10, 15, 20 mieszkań celem lokowania środków, i te mieszkania na dzień dzisiejszy stoją puste, czyli liczą na wzrost wartości. Z ale w tym momencie. Ani nikt w nich nie mieszka, ani nie są wynajmowane, ani nie są też dostępne i nie spełniają tych funkcji mieszkaniowych. I, i takie mieszkania są liczone w, no w tysiącach, w setkach tysięcy, tak? A nie prs gdzie mamy ich na dzień dzisiejszy nieco ponad 7 tysięcy. A już chcemy im podstawić nogę. Niektórzy chcą. Eee, Lili. Ci A tu są sami dobrzy. Eee. Przeszli inne konferencja. Tak. Ja. Eee. Tutaj pan Konrad jeszcze coś chciałby dodać. Do... Bardzo proszę. Dziwimy się, że tak późno. E, padło, że 20 tysięcy mieszkań mniej więcej jest w zapowiedziach tego, co ogłosiły fundusze w pipeline, tylko to są zapowiedzi sięgające 2030 roku. Jeżeli utrzymamy dzisiejszą produkcję jako branża deweloperska, to do 2030 roku dołożymy ponad milion 400 tysięcy mieszkań, z czego 20 tysięcy zostało ogłoszone, że kupią fundusze. Wow! Przepraszam, to jest jakby. I, i robimy, że fundusze masowo zawierają mieszkania z rynku. Z tych 7 tysięcy, o których powiedzieliśmy, pewnie ze 2000 jest de facto nie na mieszkaniach, tylko jest usługami. Tak z grubsza około 2 tysięcy można szacować. Czyli de facto fundusze wzięły przez ostatnie 6 lat, wzięły razem 5 tysięcy mieszkań, z czego to, co powiedziała Ania, 420 tysięcy w 6 największych miastach, ale w całym kraju, przeszło 700 tysięcy, około 800 tysięcy w tym samym czasie. Wzięły 5 tysięcy z 800 tysięcy produkowanych, więc to jest zupełne, jakaś to jest aberracja I, i przepraszam, bo padło, proszę zobaczyć, że. Pani prezes powiedziała, że tak, fundusze dyktowały ceny. 80 kilka procent mieszkań w Berlinie jest na wynajem, z czego fundusze mają tylko 34. To oznacza, że reszta jest w rękach Kowalskich i w rękach miasta. Czy Schmidt. To Kto dyktuje ceny? Przepraszam, no ale panie. jeśli fundusz dyktuje ceny, to Kowalski też podnosi. Oczywiście, ale to, to Schmidt i Kowalski ma większość rynku. Prawdziwy powód, dlaczego w Berlinie poszybowały ceny w górę, jest zupełnie gdzie indziej, ja o tym powiedział Sebastian Mamy powiedział, że ludność napływała. Poziom ustostanów w Berlinie wynosi 0,8%. To jest poniżej naturalnej fluktuacji mieszkań. Tam się nie ogłasza, że wynajmuję mieszkanie. Wystarczy dać znać przy i mam kolejkę Henry. No to jeżeli jest kolejka Henry, to będę podnosił. Koniec końców, jeszcze ostatnia uwaga, przepraszam, średnia cena w Berlinie w tej chwili jest w okolicach 14 euro. To jest mniej niż w Warszawie. To jest tak, mniej oczywiście. W i dzięki funduszom Berlinczycy płacą zdecydowanie mniej. Gdyby była taka rentowność, jak mają fundusze niemieckie, to mieszkania w Polsce na wynajem kosztowałyby o jakieś 50% tajni, niż w tej chwili płacimy. Więc to jest próba znalezienia kozła ofiarnego. Poproszę. Dlatego fundusze niemieckie inwestują w Polsce. Oczywiście, bo mamy <laughs> wyższy wzrost. Oczywiście. I powinniśmy się cieszyć, bo jakby musimy dołożyć mieszkań. Będnie nie jest problemem to, że fundusze mają, jak już Problemem jest to, że brakuje 200 tysięcy sztuk i poziom ubóstw stanu 0,8%. To powód jest procent a to. Czy znaczy powodów jest kilka? Powodów jest kilka. To nie jest jeden powód, absolutnie. Powodów jest kilka. Teraz... Tak, natomiast jednak zrobiły to i, tak jak mówię, powodów jest kilka, więc nie mogę się do końca zgodzić z jednym powodem. bo... Samo jest, przepraszam, na polskim rynku, jeżeli byśmy porównali średnią cenę wynajmu na browarach warszawskich, załóżmy, w segmencie eryzitorem budynków u Was, obok jest cały przecież duży segment prywatny. Średnia cena w prywatnym pewnie będzie dobre kilkadziesiąt procent wyższa. Pewnie będzie. Hmm. Teraz krótka runda podsumowań tej gorącej, ożywionej dyskusji, momentami bardzo rozrywkowej. <laughs> e, za co dziękuję. Poproszę o krótkie zdanie każdego z Państwa. Puenta jest taka: nie straszmy PRS-em, pani Anno. No totalnie tak. <laughs> <laughs> nie straszmy PRS-em, nie taki, nie taki PRS straszny, straszny jak, tego, się go jak się go maluje. I czytajmy, sprawdzajmy dane. Nie tylko nagłówki, ale po prostu starajmy się zagłębić temat, bo wystarczy, że spojrzymy na te dane i odpowiedź sama nam się nasuwa. Panie Jarek? Ja uważam, że fajnie, że zaczął się ten rozwój PRS-u w Polsce. Bo, bo to jest zupełnie nowy sektor, który z, tak trochę znowu tchnął w życie już taki poukładany rynek nieruchomości. I uważam, że, że zdecydowanie to. to jakby efekt rozwoju mieszkań na, na, na wynajem w różnych formułach, o których tu rozmawialiśmy, jakby spowoduje większą dostępność tego zasobu, tego, że ludzie o różnych dochodach będą mieli różne produkty i będą mogli z nich korzystać. Tak. Ważne jest to, że jakby my, my jak oddajemy do użytku nową inwestycję. To nie mamy żadnego już systemu rezerwacji. Nagle pojawia się na rynku 300 mieszkań, i, a, a, a ta decyzja każdego potencjalnego wynajmu, najemcy jest w przeciągu dwóch tygodni do miesiąca max. Więc, więc my zapewniamy tym ludziom, którym z jakiegoś powodu potrzebują mieszkania, tych mieszkań tu i teraz. Pani prezes? To jest bardzo ważne. Powiem tak, twórzmy lepszą przyszłość do zamieszkania, bo to jest podstawowa potrzeba człowieka. Czy to będzie w postaci najmu, czy PRS-u, czy jeszcze jakiejś innej formy, nie ma to absolutnie znaczenia. Rynek jest chłonny i każdy, i każdy będzie zaspokajał swoją potrzebę w taki sposób, na jaki go stać i jak chce to zrobić. Dobrze, że PRS powstał i niech się rozwija. Pan Sebastian? I również się zgadzam co do tego, żeby istniała pewna możliwość tutaj wyboru i właśnie żeby te różne rodzaje zamieszkiwania dobrego i solidnego były ze sobą równoważne i nie ma co właśnie tym PRS-em straszyć. Nasz na przykład berliński, no to jest właśnie bardziej pewna dla nas nauka, co się dzieje w sytuacji, gdy nie zapewniamy tej odpowiedniej podaży mieszkań czy gruntów zamiast właśnie straszenia tymi PRS-ami. Czyli nie straszymy. Bardzo państwu dziękuję. Ja dziękuję, że państwo z nami tutaj wytrwali. Dyskusja. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dziękujemy.